Łukowski Ośrodek Kultury oraz Fundacja 10 Talentów zaprosili mieszkańców Łukowa na Plac Wolności i Solidarności, gdzie wyświetlono projekcję Teatru Telewizji Polskiej Śmierć rotmistrza Pileckiego. Gościem wieczoru był aktor Łukasz Simlat. Dzisiaj w Łukowie będzie możliwość zobaczenia paroletniego Teatru Telewizji Ryszarda Bugajskiego Śmierć rotmistrza Pileckiego o samym procesie już Witolda Pileckiego, czyli naszego bohatera narodowego. To był taki troszeczkę bezpański bohater. W momencie, kiedy ja dostałem propozycję zagrania tutaj małej rulki jednego z oskarżonych, który zasiadł razem z Pileckim na ławie oskarżenia, Tadeusza Płużańskiego, to tak się w sumie zorientowałem, że podczas mojej edukacji szkolnej i licealnej mało się w sumie dowiedziałem o Pileckim. Bardziej, największą ilość doczytałem już w tym krótkim okresie czasu przed realizacją tego teatru, a już mojego bohatera to z ręką na sercu, który został ułaskawiony po karze śmierci, została mu kara zamieniona na dożywocie, po czym wyszedł po 8 latach więzienia, kompletnie nie znałem. Czyli jakby sobie uświadomiłem takie wyrwy w tej naszej historii, których kompletnie tych wyrw podręczniki szkolne nie opisują. I myślę, że to wyższy cel kultury wtedy się sprawdza. I też z takim właśnie tutaj zamiarem przyjechaliśmy. Bo zawsze w kimś to jakieś tam ziarenko zaszczepi jakieś chęci, nie wiem, zgłębienia danego tematu, zainteresowania danym tematem, człowiekiem, a dlaczego on tak postąpił, a dlaczego nie inaczej. To jest też takie pytanie, czy wielu młodych ludzi, którzy żyją teraz, by postąpili tak jak ci młodzi ludzie, nie wiem, w 1944 roku. No to jest inne czasy, oczywiście inne realia, ale myślę, że takie pytania się nasuwają po projekcjach, które dotyczą właśnie takich, a nie innych tematów. Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Łukowa i telewidzów Telewizji Master. Bardzo serdecznie i dziękuję za gościnę. Projekcji filmu towarzyszyła wystawa Instytutu Pamięci Narodowej ukazująca życie rotmistrza Witolda Pileckiego.